Cześć, witajcie. Dzisiaj spróbujemy zrobić lampę taką industrialną, loftową na bazie różnego rodzaju elementów, które możecie kupić u nas w sklepie. Także zapraszam do oglądania. Do stworzenia takiej lampy będziemy potrzebowali kilku elementów. Pierwszym podstawowym elementem są klosze. W naszej ofercie te klosze występują w różnej średnicy, w różnej kolorystyce. Jak widzicie, również mamy takie bardzo mocno zardzewiałe, ale też ewentualnie mamy takie bardziej tradycyjne, tak, czyli jak gdyby czarne z środkiem białym lub takie ze stali takiej szczotkowanej. Więc te klosze są różne. Kolejną rzeczą, która nam będzie potrzebna, to są oczywiście oprawki. Też są różne w zależności od tego, jaką żarówkę chcemy, jak mocno, żeby ona świeciła nam, więc oprawki mamy też różne i takie brązowe, wykonane z brązu, jak i bardziej tradycyjne oprawki, więc też są różne i musimy do swojego projektu dopasować odpowiednią, która będzie pasowała i wizualnie, jak i ewentualnym gwintem do żarówki, którą chcemy wkręcić. Kolejną rzeczą, jaka nam będzie potrzebna do naszego projektu, który chcemy akurat dzisiaj pokazać i zrobić, to jest taki bloczek kółko, przez który będziemy przewód przekładać i będzie wisiała nam po prostu ta lampa na tym przewodzie. Jak jesteśmy przy bloczkach, to też pokażę Wam dwa inne ewentualnie modele. Dzisiaj one nie będą występowały, nie będziemy ich używać, ale też są różne, ewentualnie na dwie linki, czy dwa kable i na jeden kabel. Także te bloczki też występują w różnych wariantach. No i oczywiście kolejną rzeczą, która nam będzie potrzebna, to jest wysięgnik, na którym będziemy właśnie zawieszać ten bloczek właśnie. Wysięgniki też są różne, różnej wielkości, w zależności od tego, jaki duży też klosz chcemy zawiesić, jak daleko on ma odstawać od ściany, więc no, są różne, musimy dobrać jakiś do swoich potrzeb, tak? Także to są kolejne elementy, które będziemy używać, czyli właśnie te wysięgniki czy też sporniki. No i ostatnią rzeczą, którą w naszym projekcie użyjemy, jest to taki hak podwójny, cumowy na linkę, czy w naszym przypadku na kabel. Także takie elementy będziemy używać i w chwili obecnej spróbujemy stworzyć na tej naszej ściance ekspozycyjnej, stworzyć taką lampę. Także do dzieła. Przystępujemy do montażu na tej naszej ściance lampy. Zaczniemy od przykręcenia spornika do ściany. Także musimy sobie ustalić mniej więcej wysokość, na jakiej chcemy, żeby ta lampa nam... żeby lampa wisiała. Spornik mamy przykręcony bardzo szybko. Zblocze sobie możemy ten bloczek zawiesić, zobaczyć, jak daleko nam będzie odstawał. Teraz w chwili obecnej musimy przez ten bloczek przełożyć przewód elektryczny. Oczywiście w normalnych warunkach musicie ten przewód elektryczny połączyć normalnie z oprawką. Ja w chwili obecnej tego nie robię, gdyż chcę po prostu pokazać sam schemat funkcjonowania i działania, więc dlatego tego nie połączyłem. Przełożyliśmy przewód przez jak gdyby tą rolkę, połączyliśmy wstępnie oprawkę. Teraz musimy pomyśleć, gdzie i w jaki sposób chcemy zamocować ten uchwyt, który będzie nam trzymał przewód elektryczny. Ja przypuśćmy, że sobie go... ja go przykręcę mniej więcej tak, żeby
w kadr nam to wszystko się mieściło. Więc mniej więcej mamy przewód tu, ja sobie go na razie tak powieszę. No i w chwili obecnej założymy któryś z żyrandoli. Akurat tą oprawkę tu, którą mam, jest to oprawka o małej średnicy na żarówkę z małym gwintem, tym 14. Natomiast jeżeli chcielibyście użyć tej większej oprawki z gwintem na dużą żarówkę, to też trzeba dodać, że one są różnej średnicy i zawsze musimy tak dobierać, żeby nam się zgadzała średnica, która jest w kloszu. Akurat w przypadku tej konkretnej naszej oprawki, którą mamy, ona jest bardzo uniwersalna i tak ta średnica tutaj jest zdecydowanie większa jak tu, ale z kolei z drugiej strony ta oprawka ma takie specjalne przetłoczenie, którą możemy po prostu włożyć i już mamy w ten sposób założoną oprawkę i ona będzie pasować. Także mamy taką bardzo uniwersalną oprawkę zarówno do kloszy o dużej średnicy, jak i małej. Wystarczy w chwili obecnej przykręcić ten klosz. Coś mi gwint nie chce. Krzywo mi się złapał. O, teraz będzie dobrze. Wystarczy przykręcić teraz ten klosz. O, już mamy tutaj złapane. No i teraz jeszcze założymy żarówkę. Mamy gotową tutaj lampę. I w chwili obecnej możemy sobie poprzez uregulowanie tego elementu tutaj, jak daleko i mocno ma wisieć, ta lampa opuścić bądź podnieść do góry, a poprzez tutaj ten hak cumowy pozwoli nam po prostu na odpowiednim wysokości, odpowiedniej długości tą lampę zablokować. Jak widzicie, sam montaż takiej lampy jest w zasadzie bardzo prosty, bardzo szybko to zrobiliśmy, dosłownie w ciągu paru minut. Co prawda, jeżeli będziemy chcieli zamontować samą oprawkę plus założyć wtyczkę na końcu kabla, no to zajdzie nam to troszeczkę dłużej, aczkolwiek, no tak jak widać, jest to bardzo proste, szybkie do wykonania. Pokazałem Wam tu taką lampę montowaną do ściany. Natomiast taką samą lampę w takim samym stylu możecie spokojnie zainstalować do sufitu. Mamy tu taki element właśnie montażowy do sufitu, taką rozetę z hakiem. Spokojnie można to samo kółko, to samo zblocze zainstalować do sufitu w odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób, gdzieś nad stolikiem, gdzieś nad jakimś miejscem, w którym chcemy coś oświetlić. W taki sam sposób mocujemy kółko, zaczepiając na ten uchwyt, mocujemy kabel do ściany i już mamy ten element oświetlony. Także jak widzicie, tych elementów związanych z oświetleniem takim loftowym, industrialnym jest u nas sporo. Także zapraszam na tą naszą stronę. Gdzieś być może znajdziecie coś dla siebie z tych elementów i stworzycie bardzo fajny i ciekawy swój własny projekt. Niekoniecznie taki, który będzie w zasadzie w każdym domu, bo jest kupiony gdzieś tam w markecie. Także zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Postaramy się na nim umieszczać jak najwięcej takich właśnie informacji, co do czego pasuje, co jest czym i jak ewentualnie to zastosować. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane
Z tym naszym projektem, czy ewentualnie macie jakiś pomysł, czy chcielibyście zobaczyć, jak inne elementy są wykonane, piszcie śmiało w komentarzach, co to by miało być, co byście chcieli zobaczyć, a ja postaram się spełniać te wasze oczekiwania i w kolejnych materiałach właśnie tworzyć filmiki o tym, co was interesuje. Także śmiało piszcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę lub łapki w dół, w zależności od tego, czy wam ten materiał mój się podoba. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!